Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Bioshock Infinite. Wiecie, że ja dopiero po skończeniu odcinka zajarzyłam, że co chce zrobić Elizabeth? Że chce iść na grób swojej matki i wziąć jej rękę, żeby się dostać do domu własnego ojca. To brzmi dziwnie. Tak myślałam, że musimy iść tędy. Trochę o Lady Comstock słyszałam i muszę przyznać, że nie za bardzo mi się to podoba. Czy to jest... Tak, to jest dom Comstocka. Lol? Muszę tu zajrzeć. Nie za dobrze to wygląda. Okej, okay, mamy mapkę. Aha. Co tam widzisz? A, nie, nie zbliżajmy się, bo jak znam życie, to sfailuję i spadnę. To ja idę w drugą stronę. Where are you going? What are we looking for? A ty tam już poleciałaś? Ach, babo, babo, nie dasz nawet pozwiedzać. Coś czuję, że będzie tu nieciekawie. Nie będziemy na razie zbierać. To sobie weźmiemy. No i co, nie pojawi się tutaj nikt, że tak powiem? Najpierw sobie obczaję teren. Zazwyczaj nie mam takiej możliwości. Nie za bardzo podobają mi się te trupy tutaj. Ja wiem, że to jest cmentarz, ale tych takich trupów tu być nie powinno. Trychę, tu mamy korbacz. Muszę pamiętać, że to jest korbacz, bo korbacz jest fajną rzeczą. Ktoś się bawił w rozkopywanie grobów. Czy mi się wydaje? O. Ogniomiot. No nie. Kopali nowe groby. Dziękuję. Okej. O Boże, nie. Jeszcze ta muzyka. Dlaczego akurat ta? Dobrze, Elka. Proszę cię bardzo. Otwórz to. It's your mother's grave. They have her preserved in an airtight chamber. Her fingerprints will get us into Comstock House. She's your mother. A mother who abandons their child doesn't draw a lot of sympathy in my book. Take a moment to think about what you're doing. Ja myślę, że ona, że Elizabeth została przeniesiona do wieży po śmierci Lady Comstock. Dobra, wchodzimy. Takie mu ładna babeczka. How are you, mother? All locked up in there, huh? Looks like you and I have some common ground. Let me do it. No. Let me do it.
Aha, tak. Otwieramy. O-o. Szczebiot? Co to kurna jest? O rany. Elizabeth, are you all right? Where did she go? Hold on, you need to rest for No, I'm getting that hand. Elizabeth, why is your mother a ghost? She's not. He used me to power that device. He opened up some kind of tear. I przywrócił twoją matkę do życia, tak? Ja pierdzielę, co za... Kurna, jak ja mam to zrobić? Czy ona przywraca ludzi do życia? Ja pierdzielę. Nie ruszajcie się przez chwilę. Okej. Nie za bardzo mi się podoba to, co my tutaj mamy. O! Dziękuję. Tu nie było zestawów medycznych. Kurna, co ona robi? Znajdź mi coś, Elizabeth. Is she alive or dead? Why do you ask me? And the delicious question is when. The only difference between past and present is semantics. Lives, lived, will live. Dies, died, will die. If we could perceive time as it truly was, what reason would grandma Francis have to get out of bed? Like us all, Lady Comstock exists across time. She is both alive and okay. She perceives being both. She finds this condition disagreeable. Perception without comprehension is a dangerous combination. Look. Footsteps. She goes to unfinished business. We have to follow. Convince her to open the gate to Comstock House. Czyli... Jeszcze będziemy mieli z nią styczność. Here's some cash. O, tak. Here you go. Poproszę. Okej. Okay. Wcześniej nie było tych napisów. O, oni już zniknęli. Ja szukam jeszcze jedzenia. Apteczki. Czegoś.
Okej, to gdzie ja mam teraz iść? Mam się wracać. Nie, nie wiadomo. Okej, a co jest tutaj? Ha. Miejsce, do którego nie możemy się dostać, mimo że byśmy bardzo chcieli. Okej, jej tam nie ma. Może tędy. Tu są zestawy medyczne. Jak schowane. Kurczę. Okej, jakie zadanie jest przed nami? Aha, nie ma zadania. Co mnie trochę niepokoi, dobrze. Myślę, że musimy się wrócić. Gdzieś. Tak. It's a shame you have need of her to enter Comstock House. Frankly, she doesn't seem all that cooperative. There is a way to bring her to reason. Three truths you must discover first. Truths which, in this world, Comstock has destroyed. If only one of you had the power to alter time and space. That would be a blessing, wouldn't it? That's sarcastic. Mamy znaleźć trzy... ...fery... Comstock. Yeah, I noticed. No, you don't understand. She doesn't belong here. I brought something through. I'm not so sure it was her. Okej. Co ty, malować się zaczęłaś? Pokaż się, pokaż się. Moja droga, masz dopiero 17 lat. Dlaczego ty się malujesz? Aha. Dobrze, poszukamy najpierw tutaj. A, nie to. Chciałam mapę zobaczyć. Zapomniałam, że w tej grze nie ma mapy. Dolar bil zwykły? Dobrze. To kupimy sobie amunicję do karabinu wyparowego. Dobra. Dziękuję. Tu nas chyba czeka mała potyczka. Ale odstrzeliłam głowę. Ha. Headshot. Kolejny. Już? Po problemie? Aha. Tak patrzę, zamek. O, pewnie tu będziemy musieli iść. Dobrze. Właśnie jeszcze chciałam. Tam jest otwarte? Tak, to jest otwarte. Może tu jeszcze coś znajdziemy. Tego nie mogę podnieść. Na przykład wytrych znajdziemy, tak? Który nam się przyda teraz do otwarcia. Co to jest? Jakaś broń. Okej, wchodzimy. Nie ma się co bawić.
Brzmi jak zboczeniec na dragach. W środku też może być nieciekawie. O! Laboratorium Lutes. Okej. Dobrze, to ja w takim razie najpierw zajrzę na górę. Wiedziałam, że dobrze będzie zajrzeć na górę. Just what the doctor ordered. Okej, nie wpadnie tam Booker. Lol. Aha, to jak ja podejdę, tak się robię. Myślałam, że to duch. Chodź, Elka. Idziemy na dół. Otwieraj. Albo najpierw odsłuchamy woksofon, a potem zobaczymy, co nas czeka. Comstock seems to have been made sterile by simple exposure to our contraption. A theory. Just as sexual reproduction can de-emphasize the traits of each parent, so goes the effect of multiple realities on our own. Your traits dissipate until they become unrecognizable or cease to exist. Okay. Dobrze. Otwieramy. Kolejny woksofon. What did you mean before when you said Lady Comstock didn't belong here? She's almost feral. It's like she's a reflection. I don't know. Okej. Okay. Czyli wygląda na to, że Elizabeth. To wcale nie są jej rodzice. Dobrze, słuchamy. Comstock seems to believe the child is a result of some errant act of carnality between myself and her beloved prophet. I told the poor woman the truth, that the child was a product of our little contraption, but I think she found that less believable than her delusion. Nie słyszałaś tego, prawda? Prawda? Ela, jesteś sztucznym wytworem. No nic dziwnego, nie miałabyś wtedy takich cysków, jakbyś była prawdziwa. Jestem głupia. Zabijcie mnie, proszę. Albo nie, nie, nie zabijajcie mnie. Okej. Gdzie teraz mamy iść, moja droga? Na dół? Na dół. Ale tu widzę, że coś błyska. Zajrzymy sobie tutaj. Obczajacie co? Obczajacie to? Puszka fasoli w pudełku czekoladek.
jabłko już jest bardziej zrozumiałe, ale puszka fasoli. Tak. Widzę, że dają nam dużo pieniędzy. Nie. Prawie nie używamy. Znaczy, ja chcę to wziąć, ale nie będę tego zakładać. Przeszukajmy. A, puste. Tym razem. Rany. Booker. Naprawdę. Dobrze, moi drodzy. Zobaczymy, kiedy będzie kolejny zapis, ale widzę, że to będzie również trochę dłuższy odcinek. Okej. Gdzie? Gdzie? Ty zawsze pokazujesz jakieś dziwne miejsca. Tym razem było blisko. Okej. A co? Weźmiemy sobie. Kupimy jeszcze amunicję do naszego ukochanego karabinu. Zdecydowanie lepiej mi się walczy tym karabinem. Okej. Na razie nikogo nie widzę. To raczej nic nie znajdziemy. O nie! Już myślałam, że to złota rączka. Ty nie będziesz odporny na podpalenie. Znaczy, ty będziesz odporny na podpalenie. Okej, udało mi się ciebie wyrzucić. A tu pewnie jeszcze ktoś jest. Nie. Po prostu cię wyrzuciłam poza miasto. Tak. Coś czuję, że czeka nas kolejny trochę dłuższy odcinek. Myślę, ale mam nadzieję, że po tej wyrwie będziemy mieli zapis gry. Ha. Warto tu zajrzeć. Miejsce wygląda dość podejrzanie. Podejrzanie, dość ciekawie. Tak. Widzę, że przygotowują nas, że tak powiem, na ostrą walkę. Okej. Okay. O! Dobra. Got a lock here. Child's play. Mamy sporo wytrychów, więc możemy sobie na to pozwolić. Teraz musimy znaleźć kod. Albo i nie musimy. Cóż. Bardzo możliwe, że był gdzieś wcześniej, bądź dopiero będzie. Nie lubię takich zadań. Tak? Tam? Tam. Okej. Okay.
Nie lubię przechodzić przez takie bramy. Czeka nas kolejna walka. Dobrze, wiecie co, moi drodzy? Ja się wycofam. I będę na dzisiaj kończyć. Jakoś to wszystko zorganizuję, bo widzę, że tutaj będziemy mieli niezły rozpierdziel znowu. A mi się trochę kończy czas, który mam na nagrywanie. No myślałam tak, że skończymy 30 minut, ale widzę, że tutaj jeszcze z 15 minut będzie tego odcinka. To nie za dobrze. Okej, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i zapraszam was do kolejnego odcinka.